Co oznacza pojęcie nowomowa? Termin ten pojawia się po raz pierwszy w antyutopijnym dziele George'a Orwella Rok 1984. Właśnie w ten sposób nazwany został oficjalny język wykreowanego przez autora totalitarnego państwa. Był to język, który fałszował rzeczywistość. Nowa mowa miała za zadanie budować nową świadomość społeczeństwa podporządkowaną założeniom władzy. Z jednej strony uproszczenie języka miało być tak duże, aby człowiek nie był w stanie oddać swoich emocji i dokonać rzetelnej oceny rzeczywistości. Z drugiej strony wprowadzanie zmian znaczeń wyrazów powodować miało zaburzenie komunikacji. Ostatecznie stosowanie nowomowy doprowadzić miało do wyeliminowania z komunikacji społecznej rzeczywistego porozumiewania się. Zapobiec to miało wyrażaniu sprzeciwu i buntu wobec władzy, czyli dokonywania tzw. myślozbrodni. Pojęcie nowomowy weszło do użytku codziennego, stanowi określenie języka politycznej propagandy, zwłaszcza w kontekście krajów totalitarnych. Więcej materiałów potrzebnych do matury z języka polskiego znajdziesz na stronie maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?